Czy nie myślał pan nigdy o tłumaczeniu jakichś innych pisarzy francuskojęzycznych, na przykład Foucaulta? Nie. Wie pan, bo to z prostego powodu. Jak ty myślisz taką literaturę do tłumaczenia, która nie jest za bardzo obciążona teorią, a czy nie jest taka... Czy nie jest taka... Tak mocno, może nie abstrakcyjna, ale taka jednak pojęciowo dosyć skomplikowana. Nie? Muszę być bliżej eseju, tak jak w przypadku Siorana, czy tak jak w przypadku Barthes, który jest równie skomplikowany jak Foucault, ale w tych książkach późniejszych on jest już bliżej właśnie eseju. Nie? Więc raczej o tym nie myślałem. Niewykluczone, to nie byłoby czymś strasznym, broń Boże, ale tak jakby intuicyjnie brałem jednak też ludzi, którzy tak ekspresją byli mi bliżsi, takim właśnie zawieszeniem między teorią a esejem, między esejem a powieścią. Ja lubię takie, wie pan, takie pogranicza gatunkowe. Bo wspomniał pan właśnie o takim problemie pisania własnych tekstów po przełożeniu kogoś. Ja właśnie mam pytanie z drugiej strony. Tak. Na ile w tekstach, które pan tłumaczy, jest Marek Bieńczyk, a na ile jest właśnie Cioran, na ile jest Barthes i na ile jest Kundera? Bo to jest też bardzo ważne dla mnie pytanie, ponieważ czytając pana przekłady właśnie między innymi Kundery i Barthes, bo z nimi się głównie spotykałem, tak, widzę bardzo wiele wspólnych elementów językowych. Właśnie na ile, i właśnie tak, czytając pana teksty. Ale co pan tam widzi? Słowa to są pewne słowa, czy układ zdań, czy... Nie, raczej budowanie takiej bardzo charakterystycznej magii. Znaczy, to jest takie jakby słowo, które jest takim workiem, ale chodzi o to, że taka jakby atmosfera, która jest budowana przez słowa, nie przez konkretne konstrukcje słowne, ale przez taki obraz ogólny, właśnie przez całość, tak, jest bardzo zbliżona. Tak, wie pan, to jest oczywiście jakoś tam nieuniknione. Jeżeli jest coś w Kunderze, w tych tłumaczeniach, jak pan mówi, ewentualnie ze mnie, to pewnie przez taką próbę... Pan Kundera po francusku nie jest takim, jakby powiedzieć... Po czesku on był taki bardziej literacki, nie? On po francusku nie jest taki bardzo literacki, a tam troszeczkę w ramach takiej ograniczonej wolności go próbuję troszkę podrasować. Nie? Ale jak pan weźmie dwa tłumaczenia, nie to, że poezja, ale prozy, dwóch różnych ludzi, to jest kompletnie inna rzecz. Oczywiście, w tym sensie pan ma rację, że każdy daje pewien zasób własnych słów, których używa, nie? Bo czasami można użyć 7 słów, każdy wybierze to, które używa we własnej prozie częściej. Szyk zdania na przykład. Ja mam taki pewnie jakiś wyrobiony, i to czuję czasami przy tłumaczeniu, szyk zdania, nie? Że pewne rzeczy wywalam na koniec zdania, pewne daję na początek. I to też pewnie na pewno się w tekstach przekładowych ujawnia. To, co pan mówi, to jest dla mnie interesujące, dlatego że pan tutaj dotyka jakby sedna takiego pisarstwa, które bym pewnie chciał uprawiać w takim mianowicie sensie, że ja tak działam na niedopowiedzeniu troszeczkę. A każde niedopowiedzenie, jak pan to słusznie zauważył, ma taki... promieniuje czasami pewną taką tajemnicą, magią, nie? Pan użył słowa magia. Dziękuję bardzo, chciałoby się. Ale coś w tym jest, tak, no? Że ja bym chciał, żeby ludzie oczywiście byli nie tyle z moimi własnymi tekstami, bym powiedział, intelektualnie, wie pan, wstrząśnięci, co raczej nieświadomie zauroczeni. To bym wolał, nie? Więc w tym sensie pan ma rację, jak pan o tym mówi. Spotkałem się z takim stwierdzeniem dotyczącym Barthes, że o ile Barthes przy przekładaniu z francuskiego jest dosyć trudny, to przy przekładaniu z angielskiego, czyli przełożony Barthes z francuskiego na angielski, jest już dużo przejrzystszy. I właśnie jakie były największe pana problemy przy tłumaczeniu pisarzy, bo właśnie często można się spotkać z jakimiś nieprzetłumaczalnymi wręcz idiomami, które nie znaczą nic w danym języku, a w języku oryginalnym znaczą wiele. Jaki był właśnie taki pana największy problem przy tłumaczeniu? Klasyczny numer z Barthesem jest taki, że tłumacze biorą, pan dobrze mówi, że tłumacze biorą tekst angielski, z francuskiego. Na wszelki wypadek biorą tekst angielski, bo oni po angielsku rozumieją, a tak jak pan powiedział, a po francusku nie wszystko rozumiem. Ponieważ mój angielski jest słaby, więc jakby nie musiałem się tym posiłkować, a słabo znam angielski. Popełniłem parę błędów przy tłumaczeniu Barthesa, które tam po tym drugim wydaniu troszkę poprawiłem, ale jeszcze bym to pewnie musiał. To jest jedyne tłumaczenie, które bym musiał tak naprawdę jeszcze poprawiać. Bo rzeczywiście Barthes działa takim potwornym skrótem. On pisze potwornymi skrótami. Zostawienie tego skrótu po polsku jest trudne, bo nikt tego nie zrozumie. A z kolei tłumaczenie jest też jakby poza duchem Barthesa, więc tak to pan od razu w dziesiątkę trafił.
więc z reguły się jakiś taki rodzaj in-between robi, nie? Że troszkę się rozwija ten taki skrót myślowy, ale też się go nie dopowiada, więc pewnie tutaj miałem największy kłopot. Czasami, wie pan, robiłem coś takiego, że no, nie wydawałem Francuzowi, też nie rozumiał do końca tego francuskiego tekstu. Więc tutaj były takie pewne niedopowiedzenia. Tam duża trudność przy tłumaczeniu Barta jest taka, że on dopisał te swoje książki w latach 70., znaczy te swoje książki z tego długiego okresu, takiego już bardziej, że tak powiem, egzystencjalnego, kiedy jeszcze był bardzo mocny język strukturalistyczny z własnym słownictwem, którego dzisiaj nie ma już w Polsce, albo jest tylko no, w takich pewnych gettach jeszcze funkcjonuje polonistycznie czy filozoficznie. A wtedy to przechodziło tak w zupełności. I to jest trudno oddać, bo po pierwsze samemu się czasami tego nie łapię, bo ja nie jestem strukturalistą i nie miałem tej szkoły, tego słownictwa w pełni. Więc to się nie zawsze samemu łapie, a po drugie jest ten problem, czy to przekładać tak, że w Polsce się tego nie zrozumie, ale to będzie wierne językowi strukturalistów lat 70., czy też właśnie już jakby na bardziej współczesną rzeczywistość językową przekładać. Bo przysiolanie to jest problem, żeby to było genialnie powiedziane, żeby to miało rytm, żeby to było coś takiego, że się to chce czytać, nawet nie patrząc, co jest tam w środku. Przysiolanie po prostu porywa taką wykwintnością języka. A przy Barcie oczywiście to trzeba uważać na wszystko. Chciałbym przejść do melancholii, tak. Tego, w jaki sposób Pana się objawia w Pana tekstach, bo we wstępie do nowego wydania melancholii, wydanej przez Goldwill, stwierdza Pan, że melancholia jest tak jakby opisywana najczęściej w takim stanie zetknięcia z łaską. Gdzie właśnie jest w Pana melancholii, gdzie właśnie u Pana jest to spotkanie z łaską? W pisaniu melancholicznym, powiedzmy, bez łaski nic nie idzie. Że łaska jest tutaj takim, wie Pan, rewersem melancholii. Takim, no, jest czymś, co się może pojawić, ale nie musi. Czymś, co się może pojawić, kiedy jakby z tej melancholijnej, wie pan, otchłani się, nagle osiąga się pewne dno i albo się milknie, nie? Albo ten przychodzi ten moment ekspresji. To jest taka łaska języka, bo melancholia dąży ku milczeniu, ale jednocześnie pewnym takim nagromadzeniem energii, która się nie potrafi zwektorować. I ta energia no, jakby wali w język, tylko że się nie może właśnie zmaterializować. Kiedy przychodzi łaska, to ona nagle, to ten język nagle zaczyna się układać, zaczyna mówić. On jest wtedy trochę zwariowany, bo on jest rozkołysany przez taką tą energię melancholijną. To jest taka energia rozpaczy jedna, tak to trzeba powiedzieć. Ale łaska pozwala prowadzić narrację. To taka właściwie głupotka tekstowa, którą napisałem, o łasce, kiedy gra się w tenisa. To jest, wie pan, to jest troszkę na podobnej zasadzie, nie? Jak teraz na to spojrzę, że, nie? Że pan gra w tenisa, znaczy ja gram, nie? Słabo. Gram z tego tenisa od lat, zacięcia, ale słabo. No i tam coś się odbija. Nie? To jest takie byle jakie, właśnie trochę beznadziejne, trochę rozpaczliwe. Ale nagle się może pojawić ta chwila, ta samo w ping-pongu. Nagle się może pojawić ta chwila, kiedy pan nagle zaczyna w taki rytm wchodzić, który tak naprawdę nie należy do pana ciała. On jest na co dzień niemy. Pan go nie ma opanowanego w sobie. To jest coś, co przychodzi jakby z zewnątrz, w jakimś pewnym układzie. I przez parę minut nagle pan czuje się tak absolutnie tożsamy z własną grą. I to jest podobnie przy pisaniu, że pan nagle... Dla mnie to łaska jest ważna, powiecie, że pan nagle czuje się jakby w sile, nie? Wiedząc, że to nie jest pańskie tak naprawdę, nie? To nie jest pańska siła jakby intelektu, to nie jest siła pańskiego rzemiosła. Ja tak, nigdy tak o sobie nie myślę, nie? Że ja mam siłę rzemiosła, że mam siłę intelektu do pisania. Nie? Jeżeli coś mi się udaje pisać, to dzięki pewnej właśnie takiej sile, że mam podświadomy, że coś tam się nagle zaczyna układać. Więc to jest taka łaska. Trudno mi o tym mówić, bo to mam słabo zwerbalizowane, a wiem, że to jest ważne. To jest taka łaska, wie pan, istnienia pełną gębą, nie? I pisania pełną gębą i to jest bardzo przemijające. A tu nawet nie chodzi o jakąś epifanię, tylko taki rodzaj nagłego kontaktu z
tym, co jest na zewnątrz i z językiem, tak bym powiedział. Czym jest dla Pana ta książka twarzy? Bo wspomina Pan o tym, że w dobie wszechobecnej facebookizacji i tak dalej, chce Pan napisać coś, to będzie Pana formą profilu na Facebooku. Tak jakby, co z tego wynika? Czy teraz pewnie myślę o Facebooku lepiej niż kiedy tę książkę składałem. To jest oczywiście pewien taki chwyt, wie Pan. Na przykład tam jest powiedziane na okładce, każdy może mieć swój profil, tam nie będąc w sieci, coś takiego. No to ja bym tego nie dał na okładkę, to jest pomysł wydawcy, żeby coś takiego napisać. No to nie jest taka książka aż tak antyfacebookowa, jak tak powiem, można sądzić. Natomiast kiedy ja to składałem, kiedy też dopisywałem pewne teksty, to właściwie pomyślałem, że pan czytam tego Chandlera, którym tam pisze na przykład. Albo patrzę na Agassiego, Andrea Agassiego, tenisistę, o którym tam pisze. No już nie patrzę, bo już nie gra i strasznie mnie rozczarował tą swoją autobiografię. Na szczęście ona została wydana później niż to było napisane. Więc myślę, to są bliscy mi ludzie. Nie? Są bardzo bliscy mi ludzie i nie muszę ich poznać, nie muszę im dłoni im ściskać, czy nawet chodzić na ich groby, jak w przypadku Chandlera, tylko no to są przyjaciele, nie? Ktoś powie, jakich pan ma przyjaciół? No będzie, no, Agassi, Chandler i tam Flaubert i jeszcze parę. I to nie jest taki pomysł, wie pan, intelektualny. To naprawdę są ludzie, którzy są mi bliscy. Nie biorę tą książkę i czuję taką, wie pan, taką obecność człowieka. Więc sobie zdałem sprawę, że tak, że po pierwsze nie mam przyjaciół zbyt dużo w życiu, a to są naprawdę ludzie na bliscy. Bliscy, nie? To po pierwsze. No po drugie to zacząłem składać, no to widziałem, że to jest no wszystko, to jest od sasa do lasa, prawda? To są w zasadzie, że to są wszystko te moje jakby takie punkty życiowe zebrane na równym poziomie, nie? Że ja tutaj nie wartościuję, że coś jest ważniejsze i coś mnie stanowi, nie? Na przykład tam jest tekst o Bartesie, że ten tekst o Bartesie mnie stanowi tak naprawdę, oficjalnie, a tekst o tym, jak Agassi grał ostatni mecz, albo tekst o Kazimierzu Górskim, czy o Janie Karskim, to są, powiedzmy o Kazimierzu Górskim, bo Karski tutaj nastał, to jest coś, co ja tak na marginesie, wie pan, że to nie jestem ja do końca, nie? Myślę, że to jest guzik prawda. Nie? Guzik prawda, że to jest wszystko na tym samym poziomie. Tak samo ekspresji, jak istoty dla mnie, w chwili pisania, wszystkie te teksty są pisane mniej więcej w takim podobnej tonacji, z podobną żarliwością. Myślałem, to są wszystko przejawy tego jednego ja, takiej no, twarzy, rzeczywiście mojej twarzy i to jest ta książka twarzy. Chciałem to nazwać nawet Facebook w pewnej chwili, no, ale to jakoś źle brzmiało. Że to jest książka twarzy, no, moich różnych twarzy, absolutnie sobie równych. No i to jakoś, no i to z tego to wyszło. Pan, oczywiście jest tak, że no, kiedy ten tytuł powstawał, to ja myślałem o tym, czym jest Facebook sporo. No, widziałem tych różnych moich znajomych, którzy sobie przekazują te wiadomości. Moja kobieta ma Facebook i tam widziałem, jak tam do niej spływają różne wiadomości, albo spływają informacje, że osoba X coś napisała do osoby Y i moja żona dostawała tę wiadomość, że Kaziu coś powiedział do Michała. W zasadzie kogo to powinno obchodzić? Czy to naprawdę moją żonę powinno obchodzić, że Kaziu coś powiedział do Michała, bo mu wysłał jakieś zdjęcie? I więc wie pan, więc to tak mnie właśnie zastanawiało taki rodzaj szczególnej ekshibicji siebie, nie? Która w jakimś sensie też jest no, ekshibicją każdego pisarza. Nie? Więc to jest jakby przeciwko Facebookowi, no, w takim sensie, no, że to nie jest na linii, nie? I że jakby te moje informacje docierają tylko do tych, którzy naprawdę chcą, a nie do każdego. Ale z drugiej strony to też jest taka książka solidarna przez taki siłą rzeczy duch ekshibicji, który jest ważny również dla Facebooka. Ale jest jeszcze trzecia, że głównym motywem, i to jest z kolei taki motyw antyfacebookowy, no tak się przyjdzie, że głównym motywem tej książki, bym powiedział, tych różnych tekstów, to bardzo różne, znaczy to się nie w każdym tekście powtarza, ale wielu jest taki motyw, wie pan, szukania enklawy, odejścia, nie pozostawiania śladu. To mnie tak osobiście jakby dotyka.
tak jak panu mówiłem dzisiaj, ja nie chodzę do telewizji. Znaczy odmawiam, chyba że już muszę, no, w związku z tą Nikę. No niestety w związku z Nikę ja muszę wytrzymać jakąś, na, jakąś inwazję kamer do swojej mieszkania. No, i to mnie niestety, nie, ja to nie chcę tego, bo to mi nie odpowiada. Więc ten, ten taki motyw właśnie niepozostawiania śladu dosyć mnie interesuje i w każdym z tych, nie w każdym, ale wielu z tych tekstów, ich różni bohaterowie, czy to są bohaterowie literaccy, czy realni, czy też ja sam, no tak szukają takich enklaw poza światem, poza, poza zostawionym śladem. I w tym sensie jakby ja oczywiście korzystam z sieci jak każdy, ja jeszcze kawy się nie napiję, już mam włączony internet, ale z jednej, ale z drugiej strony mam takie, taką potrzebę właśnie myślenia o tym, żeby nie zostawić śladu. Oczywiście przy internecie, już nie tylko przy Facebooku, ale przy internecie to jest niemożliwe. Pan, ja kiedyś wyjeżdżałem i nikt nie wiedział, że ja wyjeżdżam. A teraz już jest informacja, że byłem tu albo byłem tam, której, którą nie ja podaję, a ktoś to mnie zobaczył, ktoś to mnie usłyszał, powiedzmy, i to idzie w sieć. Ja już nie mogę, nie mogę, że tak powiem, zniknąć. I to jest, więc też ta książka twarzy było, jest troszkę o tym, że ja mogę zniknąć jeszcze ewentualnie w książce swoich tekstach, ale już nie mogę zniknąć w rzeczywistości. To coś takiego, bo to nie jest do końca przemyślane, może kiedyś tekst o tym napisz.